Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. To rzeczywiście ogromna przyjemność dla mnie być tutaj u Państwa. Wiem, że mieliście Państwo już całkiem sporo różnych zajęć i bardzo różnych wykładów dotyczących Kurdów i Kurdystanu. Ja spróbuję przedstawić po części to, czym się zajmuję i również moje doświadczenia i moje wrażenia z różnych pobytów moich w Kurdystanie. Natomiast temat, jaki chciałem Państwu zaproponować, to są obrazy i reprezentacje. To znaczy, zależy mi na tym, żeby pokazać Państwu, jak Kurdowie funkcjonują w relacjach. W relacjach, ale pisanych bądź wizualnych. I tutaj spróbuję Państwu pokazać, jak to wygląda od XIX wieku. Dlatego, że owe relacje, wspomnienia, czasami raporty, bardzo różne raporty, raporty dyplomatyczne, raporty misyjne, one w dużym stopniu wpływają na to, jak Kurdowie byli postrzegani, jak nawet dzisiaj są postrzegani, a po części również przyczyniają się do tego, jak sami siebie widzą. Więc próbuję Państwu troszeczkę takich rzeczy poopowiadać, popokazywać. To, co widzą Państwo tutaj na tym zdjęciu, to jest na tym pierwszym otwierającym slajdzie, to jest Barzinji, który przez pewien czas rządził Kurdystanem. Kurdystanem, który możemy powiedzieć, że uzyskał jakąś formę niepodległości zaraz po zakończeniu I wojny światowej. O, i dużo się będzie działo po I wojnie światowej. To rzeczywiście czas, kiedy możemy mówić o powstawaniu niezależnych państw i w czasie owych takich różnych tarć politycznych również Kurdowie mieli nadzieję stworzenia własnego państwa. Natomiast pokazuję to zdjęcie, dlatego że ono jest takim zdjęciem troszeczkę ikonicznym. Ono pojawiło się też w kontekście referendum, jakie miało miejsce w 2017 roku. Referendum w części Iraku Federacyjnego, w części, która nazywa się region Kurdystanu. Kiedy to Kurdowie w czasie tego referendum głosowali za niepodległością. Więc to zdjęcie faktycznie się pojawiało i do tego sami Kurdowie się odwoływali. Natomiast to, co chciałem Państwu pokazać, to raczej historia wyobrażeń, historia stereotypów jako część historii kultury. Muszę Państwu powiedzieć, że ja pracuję teraz w Instytucie Religioznawstwa w Uniwersytecie Jagiellońskim, więc zajmuję się ogólnie rzecz biorąc religiami, ale przez ostatnie 12 lat pracowałem również w Instytucie Historii, więc moje podejście jest takie historyczno-kulturoznawcze i spróbuję Państwu pokazać, jak w zasadzie Kurdowie nie tyle jak funkcjonowali, ile raczej jak ich sobie wyobrażano i co z tego wynika. Prawda? Więc w rzeczywistości spróbuję się skupić też na dwóch takich ważnych obszarach, czyli języku. Jak wyobrażano sobie język kurdyjski, jaki to miało wpływ? No, możemy przyjąć, że nieznajomość języka kurdyjskiego była źródłem stereotypów, bardzo takich negatywnych sądów. Zresztą wiemy, że jak się z kimś nie potrafimy porozumieć, to różnie go określamy. Prawda? Począwszy od barbarzyńca, skończywszy na różnych innych, może mniej negatywnych formach. To jest to język jako pierwsza taka rzecz i druga rzecz to jest to, jak oni byli przedstawiani. I pozwoliłem sobie zamieścić Państwu też takie zdjęcie. To też jest zdjęcie z I wojny światowej, które przedstawia kawalerię kurdyjską i w rzeczywistości na bardzo wielu obrazach i bardzo wielu zdjęciach, fotografiach, które pojawiają się od XIX wieku, tak Kurdowie będą przedstawiani. Więc spróbujmy ruszyć głową, spróbujmy użyć wyobraźni, spróbujmy przyjrzeć się, jak owi Kurdowie są przedstawiani. No pierwsza rzecz, gdybyście Państwo musieli odpowiedzieć na pytanie, jakie są granice Kurdystanu, prawda? To pierwsze pytanie, które wydaje się banalnie proste, ale z drugiej strony ono jest szalenie skomplikowane. Skomplikowane jest dlatego, że Kurdowie mieszkają w różnych krajach. Tam mieszkają w Turcji, gdzie stanowią no, najliczniejszą mniejszość spośród wszystkich mniejszości etnicznych i największe skupisko Kurdów. Mieszkają również w Iraku, mieszkają również w Iranie, mieszkają w Syrii, mieszkają również na obszarze Kaukazu Południowego. No i nie mówiąc już tutaj o diasporach kurdyjskich, które są na obszarze Europy czy Stanów Zjednoczonych. No oczywiście, kiedy patrzymy na mapę Bliskiego Wschodu, no to zadajmy sobie to pytanie, jakie są granice Kurdystanu? I okazuje się, że one, ich nie ma, prawda? Ich nie ma, dlatego że Kurdystan jest jako obszar zamieszkany przez Kurdów, jest podzielony pomiędzy państwa, które faktycznie strzegą, pilnują swoich granic i no, mają określoną politykę. Politykę narodowościową, politykę językową, która oczywiście w mniejszym bądź większym stopniu wymierzona jest Kurdów.
Prawda? Gdybyśmy popatrzyli na mapy, przyjrzeli się tylko mapom, które powstawały, powstają wciąż, no to właśnie owe mapy są wyrazem przede wszystkim pewnej wrażliwości z jednej strony, a z drugiej strony pracy w wyobraźni. Prawda? Możemy przyjąć, że mapa to jest świat na papierze. Pozwolimy sobie zamieścić jednak pierwsze tutaj to zdjęcie na górze. To jest zdjęcie jednego z nauczycieli w szkole w Erbilu. Szkoła, to zdjęcie to jest z 1964 roku. To zdjęcie też jakby zrobiłem zdjęcia w czasie swojego pobytu w Erbilu właśnie w 2017 roku. No i nauka geografii, nauka mapy, no jest czymś, co myślę, Kurdów zajmuje, ale też w jakimś stopniu pokazuje pewien tragizm, który jest związany właśnie z Kurdami, no właśnie te podziały. Więc zaczynamy od mapy jako pewnego takiego elementu, który pokazuje nam złożoność tego, o czym będziemy mówić. Prawda? Bo mówimy tutaj w rzeczywistości o świecie, który wykracza poza granicę, świecie, który jest niedookreślony. I taki element niedookreślenia Kurdystanu, że nie potrafimy go dookreślić ze względu na to, że on nie ma jasno wyznaczonych granic. A to wynika przede wszystkim z faktu, że jest w bardzo różnych krajach, częścią bardzo różnych krajów, tak jak Państwu wspomniałem, krajów, które mają zgoła odmienne wyobrażenie do tego, o tym, czym Kurdowie mieliby być, kim mieliby być i jak Kurdystan miałby wyglądać. Pozwalam sobie tutaj jeszcze przywołać taką osobę, która wydaje mi się jest bardzo istotna w ogóle dla wszelkich badań, jeżeli chodzi o Kurdystan w Polsce, pana profesora Leszka Dzięgla, już nieżyjącego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który prowadził swego czasu zajęcia dotyczące Kurdystanu, Kurdów w Uniwersytecie Jagiellońskim, ale też prowadził badania na obszarze Kurdystanu w części tej irackiej. Napisał pracę w 1992 roku, Węzeł Kurdyjski. Też wydaje mi się, że ten tytuł on też dobrze oddaje to, o czym mówimy. Prawda? Węzeł Kurdyjski. Rzeczywistość to jest splątana, zagmatwana rzeczywistość, która no, nie jest łatwa do tego, żeby ją kategoryzować. Natomiast ta praca, ta publikacja profesora Dzięgla, ona wyznaczyła ten sposób myślenia też o Kurdach. Już nie mówię tutaj o takim wyobrażaniu Kurdów, ale w rzeczywistości podłożyła podwaliny pod to, co w Polsce robimy. Ja też pamiętam swój udział w prowadzonych przez pana profesora zajęciach, że pamiętam, że no, studentów było bardzo dużo, siedzieliśmy nawet na podłodze, na takiej wykładzinie na Grodzkiej 52, jak Państwo będą w Krakowie, w Instytucie, wówczas Instytucie Etnologii. I w tej książce profesor Dzięgiel ubolewał nad tym, że w rzeczywistości no, trudno jest powiedzieć i trudno odpowiedzieć na takie pytanie, czym kultura kurdyjska jest i co takiego sprawia, że Kurdowie jakby stłamszeni troszeczkę przez ludy, które mają bardzo rozwiniętą kulturę, które dominują też politycznie, czyli Turcy, Arabowie, czy w końcu Irańczycy, no co takiego sprawia, że oni zachowali swoją odrębność? Prawda? To jest takie pytanie, które profesor zadaje i jednocześnie no, wskazuje na to, że w przypadku polskich studiów brak satysfakcjonującej odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że to pytanie, które pobrzmiewa tutaj w tej książce, ono jest takie charakterystyczne w ogóle dla tego, jak badamy dzisiaj Kurdów, że w rzeczywistości mamy bardzo wiele różnych punktów widzenia. Mamy bardzo dużo różnych koncepcji dotyczących ich pochodzenia, ich kultury, tożsamości również. No, a zatem jeszcze raz nam to pytanie wskazuje na tą płynność granic tego obszaru i tej rzeczywistości, o której mówimy. Pozwolę sobie jeszcze przywołać taką książkę, która wyszła rok temu, to jest 2021 rok, Cambridge History of the Kurds, jedna z najnowszych prac, która dotyczy Kurdów, taka praca historyczna, która próbuje przedstawić Kurdów w zasadzie od XVI wieku, czy XV wieku, kiedy mamy wówczas na mapie politycznej Bliskiego Wschodu państewka takie kurdyjskie, niezależne. Potem XVI wiek to jest ich rozpad, XVI wiek to jest również dominacja w części arabskiej Bliskiego Wschodu, dominacja Imperium Osmańskiego i podział terytorium kurdyjskiego pomiędzy safawicką Persję a właśnie Imperium Osmańskie.
Natomiast ta praca jest dla mnie też ciekawa, dlatego że ona pokazuje pewną ewolucję, która zachodzi w badaniach dotyczących Kurdów. Gdy Państwo popatrzą tutaj nawet na redaktorów tej publikacji, no to okaże się, że większość z nich to są osoby, które są Kurdami. Prawda? Więc to jest też taka rzecz, na którą też chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że kiedy patrzymy na to, jak Kurdowie byli wyobrażani w piśmiennictwie europejskim czy pozaeuropejskim, no to okaże się, że praktycznie przez cały okres historii kultury, historiografii kurdyjskiej, oni byli przedstawiani przez innych, prawda? To dopiero stosunkowo niedawno mamy do czynienia z takim rozwojem studiów kurdyjskich, za które odpowiadają sami Kurdowie, prawda? Więc to też wydaje mi się bardzo ciekawe. No nie wiem, jak Polacy czasami reagują na prace dotyczące historii naszego narodu pisane przez osoby, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy z Europy. Tam na przykład Norman Davis jest najlepszym tego przykładem, że tam historycy mówili, no nie do końca pan tutaj, prawda, odczuwa to, co my odczuwamy, więc może to nie być to, co nam będzie odpowiadać. Wyobraźcie sobie Państwo, że w zasadzie przez cały XX wiek i wcześniej, no Kurdowie są reprezentowani, to znaczy są przedstawiani przez kogoś, są, nie tak, że tak powiem, wyobrażani przez kogoś innego, nie przez samych siebie. Oczywiście to, na co chcę tutaj zwrócić uwagę, co mam nadzieję też pomoże Państwu myśleć o Kurdystanie, to trzy takie kategorie, które w dużym stopniu przyczyniają się do tego, jak owi Kurdowie byli, a czasami możemy powiedzieć, jak oni są traktowani dzisiaj. Te trzy kategorie to po pierwsze Kurdystan jako peryferium. No bo właśnie, kiedy wywołałem tutaj te dwa imperia, czyli Imperium Osmańskie z jednej strony, natomiast z drugiej strony no, silną safawicką Persję, z którą no, w rzeczy samej Rzeczpospolita nawiązywała kontakty handlowe i nie tylko, prawda, mamy tutaj rzeczywiście szereg różnych takich akcji podejmowanych przez królów polskich, jak na przykład poselstwo Sefera Muratowicza, które miało zobaczyć, co jest modne, co się nosi na wschodzie, co można by przeszczepić w Polsce. Prawda? Więc mamy takie twory polityczne, które faktycznie w dużym stopniu decydują o tym, jak wygląda historia polityczna tego regionu. Więc z tej perspektywy Kurdystan będzie obszarem peryferyjnym. Prawda? W przypadku centrów, o których możemy mówić, czyli Stambuł z jednej strony, z drugiej strony no, Isfahan w tym czasie, Isfahan, później Teheran, no to Kurdystan będzie obszarem peryferyjnym. Prawda? Obszarem, który wymaga pewnej troski w postaci na przykład pacyfikacji, w postaci ulokowania tam wojsk, albo ewentualnie również takiej pacyfikacji, która przybiera inną troszeczkę formę, mianowicie wrzenienia owych przywódców kurdyjskich w dynastię panującą. A więc Kurdystan jako peryferia. Kurdystan jako strefa przejściowa, ta trzecia kategoria tutaj, dlatego że w rzeczywistości, jak popatrzymy na historię odkryć geograficznych, jeżeli popatrzymy na działalność podróżników, czy w końcu dyplomatów, misjonarzy również w XIX wieku, czy od XIX wieku, to ten obszar jest takim obszarem przejściowym. Jest przejściowy też dlatego, że nie ma, zdaniem Europejczyków, zdaniem Amerykanów, nie ma jasno określonych centrów. Natomiast oczywiście możemy przyjąć jeszcze tą trzecią kategorię i upodmiotowić Kurdystan jako centrum. No i w rzeczywistości to podejście, taka perspektywa, no to musi być perspektywa kurdyjska, tak? Którzy piszą swoją historię patrząc na samych siebie. Tak? Więc to też uważam jest dość ważne w kontekście tych naszych rozważań. Kto i jak pisze o Kurdystanie? Kto i jak sobie Kurdystan wyobraża? Oczywiście możemy przyjąć bardzo różne perspektywy, możemy przyjąć bardzo różne kryteria, ale też zwróćcie Państwo uwagę, że kiedy wspomniałem tutaj o tym, że ów Kurdystan jest takim obszarem, który nie ma granic, to też możecie sobie Państwo zadać takie pytanie, no dobrze, ale do kogo Kurdystan należy? No, odpowiedź byłaby do Kurdów. No ale to też nie jest do końca jasne i to też nie jest odpowiedź, która by nas satysfakcjonowała ze względu na to, że w istocie obok Kurdów mieszkają bardzo różne inne grupy. Ormianie, Asyryjczycy, czyli chrześcijanie, nie mówiąc już o Arabach. Mam takie opisy z XIX wieku, kiedy to jeden z podróżników pisze, że nie sposób odróżnić Kurda od Kurda. Wszyscy chodzą tak samo, prawda? Więc no, to jest kolejna taka rzecz, która też się pojawia. No, dla niektórych takim kryterium było to, że
Tak, może możemy sobie powiedzieć, bo to też jest fantastyczna zupełnie kwestia związana z tym, jak ten Kurdystan jeszcze w XIX wieku funkcjonował bez takich tarć, nie wiem, bez oddziaływania tych sił centralnych, które powodowały również powstania. Właśnie te raporty jeszcze z pierwszej połowy XIX wieku, one wskazują, że w zasadzie, gdy patrzymy na Kurdów i nie Kurdów, którzy mieszkają w jednej miejscowości, o miejscowości, gdzie są chrześcijanie, którzy mają kościół, no to jak odróżnić Kurda od nie Kurda? No w ten sposób, że Kurd wchodzący do kościoła nie będzie robił znaku krzyża. Ale to pokazuje, że te miejsca, jakimi były kościoły, były w istocie miejscami świętymi dla różnych grup. Tak? Bo to nam pokazuje taki troszeczkę inny Kurdystan, który jest Kurdystanem inkluzywnym, włączającym bardzo różne grupy społeczne i bardzo różne grupy religijne również. Więc na to zwracam uwagę, bo w późniejszym czasie, czyli praktycznie od 1851 roku, ta sytuacja będzie się troszeczkę zmieniać, a wynika to również z oddziaływania różnych sił. Gdybyśmy popatrzyli, jak owi Kurdowie są przedstawiani, no to okaże się, że przede wszystkim na początku XIX wieku oni się pojawiają w pismach misyjnych i też dyplomatycznych. Więc to są dwa takie typy raportów i w rzeczywistości mamy do czynienia w pierwszym rzucie z próbą kategoryzowania języka kurdyjskiego. Kiedy patrzymy na Williama Jowetta, Henry'ego Lipsa czy Roberta Welsha, no to okazuje się, że oni wszyscy jakby wspominają o języku kurdyjskim, ale okazuje się, że wspominają o języku kurdyjskim bez Kurdów. To jest też, wydaje mi się, znamienne, dlatego że przez pewien czas faktycznie nadzieje dotyczące rozpowszechniania misji, czy to katolickich, czy protestanckich, były związane z chrześcijanami zamieszkującymi na Bliskim Wschodzie i jednocześnie faktem, że oni w swojej takiej codziennej komunikacji używali języka kurdyjskiego. Prawda? Więc to jest to pierwsze takie wyobrażenie, język, ale bez użytkowników. Prawda? Albo język z użytkownikami, ale to nie są Kurdowie. Prawda? Więc to jest też taka rzecz, którą jeszcze za chwileczkę spróbuję tutaj wyraźniej zaakcentować, ale ona jest, wydaje mi się, ciekawa. Też dlatego, że te pierwsze prace, które dotyczą języka kurdyjskiego, one są pisane właśnie z takiej perspektywy, że to jest język, który mówią chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, a zatem tacy nasi sojusznicy. Oprócz tego, jeżeli patrzymy jeszcze na Brytyjczyków, to pojawiają nam się wyprawy takie odkrywczo-geograficzno-handlowe, między innymi ekspedycja do źródeł Eufratu, która w rzeczywistości obejmuje również Kurdystan. No, taki temat, który się wówczas pojawia w Wielkiej Brytanii, to będzie między innymi Węgiel. No, podobnie to też będzie wyglądać w odniesieniu do raportów i takich publikacji, które się pojawiają w Stanach Zjednoczonych. Tutaj takie postacie, które są związane ze Stanami Zjednoczonymi, no to będzie Horatio Southgate, który w połowie XIX wieku pisze o Kurdach. No i właśnie on pisze, no jak rozpoznać Kurda od Kurda? No nie da się. Nie da się, z wyglądu się nie da, bo oni się noszą tak samo praktycznie. Samuel Rhea. To jest kolejna taka postać z końca XIX wieku, który z kolei pisze też gramatykę kurdyjską. No i Joseph Wolf, to jest akurat taka postać zupełnie nietuzinkowa, Żyd z Bawarii, który przeszedł na anglikanizm i jako anglikański duchowny przemierzał w latach 20., latach 30. obszar Bliskiego i Środkowego Wschodu. Natomiast Joseph Wolf jest też istotny ze względu na to, że on pozostawił po sobie szereg takich spostrzeżeń, które pokazują właśnie tą peryferyjną pozycję Kurdów. To znaczy on przedstawił to, o co o Kurdach myśleli ci, którzy sobie Kurdów w mniejszym bądź większym stopniu próbowali podporządkować, czyli Osmanowie z jednej strony, a Irańczycy z drugiej. Oczywiście, kiedy patrzymy na te raporty z XIX wieku, to nie możemy zapomnieć raportów polskich, bo faktycznie w drugiej połowie XIX wieku, no, po części też troszeczkę wcześniej w przypadku Aleksandra Chodźki pojawiają się informacje dotyczące Kurdystanu, dotyczące Kurdów. Tylko też pamiętajcie Państwo, że te pierwsze raporty, one są w języku francuskim przede wszystkim, prawda? Więc jakby one też są na inny troszeczkę rynek. Później to już będzie okres, no, w przypadku Karola Brzozowskiego,
początek XX wieku, kiedy już mamy pisma, artykuły dotyczące Kurdów w języku polskim. No i też taka nietuzinkowa zupełnie postać August Kościerza-Żaba, ze względu na to, że on wspólnie z kurdyjskim, z Kurdem, w zasadzie on dokonał takiego przekładu różnych opowieści kurdyjskich na kategorię. To znaczy, pierwsza wojna światowa w przypadku Bliskiego Wschodu wprowadza przede wszystkim kategorię nacjonalizmu. Ta myślenia o sobie w kategoriach narodowościowych. Jedna z takich badaczek, która zajmuje się, amerykańskich badaczek, która zajmuje się Bliskim Wschodem w okresie po pierwszej wojnie światowej, powiada, że mamy do czynienia z takimi stanami rozproszenia, ze stanami rozpadu. Po rzeczywistości to jest rozpad dawnych takich struktur plemiennych, dawnych układów sił. Pojawiają się nowe nadzieje, nowe aspiracje i jednocześnie powstawanie tych idei nacjonalistycznych zogniskowanych na konieczności czy realizacji postaci niezależnego państwa. Wkraczamy w okres mandatowy, no i Kurdowie faktycznie zaczynają odgrywać dość taką istotną rolę przez pewien czas. No, pamiętacie Państwo traktat wersalski, pamiętacie obrady konferencji w Wersalu 1919 rok, tam też się ważą losy Polski między innymi, no ale Kurdowie też wysyłają swoje delegacje, no, też próbują określić, czym miałby być Kurdystan. Rzecz może o tyle jest ciekawa, gdybyśmy popatrzyli na te raporty z 1919 roku, to to, że w rzeczywistości plan stworzenia niepodległego Kurdystanu w tym czasie, który jest lansowany przez Kurdów, wygląda zupełnie tak samo, jeżeli chodzi o granice, jak na przykład plan stworzenia Kurdystanu, który byłby państwem Asyryjczyków bądź państwem Ormian. Prawda? Więc jakby to jeszcze raz nam wskazuje tutaj na tą trudność dotyczącą granic. Prawda? My mówimy o Kurdystanie, który owszem jest zamieszkały przez Kurdów w większości, ale jak popatrzymy na różne wioski jeszcze w tym czasie, to one są zdominowane również przez inne grupy, również grupy religijne, jak na przykład wspomnianych Asyryjczyków. Taka postać Peter Szafarik powiada coś takiego, że narody, to jest taka prosta definicja, narody to te ludy, które mają przekład Biblii w swoim języku. No więc gdybyśmy przyjęli taką kategorię, no to faktycznie ta działalność Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego na rzecz stworzenia jakiegoś przekładu na język kurdyjski, no pokazywałoby faktycznie, że pod względem kulturowym i takich osiągnięć kulturowych, no Kurdowie plasowaliby się całkiem wysoko. Oprócz tego wszystkiego też warto pamiętać o takich tekstach fikcyjnych, prawda? Więc będziemy mieli rzeczywiście bardzo różne fikcyjne opowieści. Ja za chwileczkę przejdę do tych aspektów związanych ze sferą wizualną, z kulturą wizualną, ale to jest jeden z takich, wydaje mi się, też sztandarowych, ikonicznych przedstawień Kurda, prawda? Tak on sobie wyglądał z tą nieodłączną właśnie tutaj strzelbą. Natomiast warto też pamiętać, że akurat ten tekst dotyczy jezydów, ale w dużym stopniu te religijne kategoryzacje dotyczące Kurdów odwołują się właśnie do Biblii albo do starożytności, do starożytnych określeń Kurdahoj, albo ewentualnie łączenia Kurdów z Chaldejczykami, próba wykazania ich charakteru, bo różne rzeczy tutaj się będą działy. Natomiast zwrócę uwagę właśnie na te kategorie religijne, bo one niezależnie od tego, o kim mówimy, czy mówimy o Turkach Osmańskich, czy mówimy o Irańczykach w tym czasie, czy w końcu o Europejczykach, te kategorie religijne, one faktycznie będą się pojawiać. Natomiast wspomniałem Państwu jeszcze o tych opowieściach, no bo faktycznie one się będą pojawiać. Od XIX wieku w rzeczywistości Kurdowie są bohaterami. Zazwyczaj są bohaterami negatywnymi. To jest taka opowieść, taka historia fikcyjna o dziewczynce imieniem Amina, no, która to opowieść w istocie prezentuje Kurdów jako takich troszeczkę nieokrzesanych barbarzyńców na Bliskim Wschodzie. To jest, no, rzeczywiście mamy do czynienia z taką troszeczkę nieproporcjonalną zupełnie kwestią związaną z reprezentowaniem Kurdów, bo w rzeczywistości w tym czasie cała energia polityczna skupia się na chrześcijanach, przede wszystkim na Asyryjczykach. Asyryjczycy zaczynają odgrywać istotną rolę, również patriarcha Asyryjskiego Kościoła Wschodu w latach 60. ma takie ambicje właśnie, żeby może stworzyć, wykroić jakiś kawałek
kawałek części Bliskiego Wschodu dla siebie. Koresponduje z królową brytyjską, Wiktorią, koresponduje również z carem Rosji. No, dużo się akurat dzieje, jeżeli chodzi o Syryjczyków, i możemy przyjąć, że akurat w tym czasie faktycznie tworzy się taki stereotyp Kurdów, tylko znów po raz kolejny wspominam, że ten stereotyp będzie jakby tworzony przez tych, którzy sąsiadują z Kurdami. Tak? Więc jakby mamy do czynienia ze stereotypami, które są wytwarzane na potrzeby, określone potrzeby. Już nie będę rozwijał tego wątku, ale faktycznie to zestawianie Kurdów z chrześcijanami, ono będzie bardzo takie produktywne. Z czasem dojdzie do tego jeszcze jeden taki motyw, który też wydaje mi się bardzo ciekawy. Dlatego, że Kurdowie zamieszkują góry i też zwróćcie Państwo uwagę, że jest taki autostereotyp Kurdów, że Kurdowie nie mają przyjaciół oprócz gór. Prawda? To jest taki stereotyp, który bardzo silnie oddziałuje na wyobraźnię Kurdów. Zresztą jest właśnie takie powiedzenie kurdyjskie. Sami Kurdowie o tym mówią, że no, w historii byliśmy ciągle zdradzani, a ci, którzy nas nie zdradzili nigdy. Zwracam na to uwagę też dlatego, że ta kwestia językowa, brzmienia języka, prawda, to też są rzeczy, które wpływają na to, jak byli, a czasami są waloryzowani użytkownicy owych języków, między innymi Kurdowie. To też za chwileczkę pokażę Państwu, jakie to były obrazy i jak akurat w kontekście języka, jak owi Kurdowie byli waloryzowani. Natomiast tutaj chciałbym jeszcze przywołać taką postać dość istotną, Dżelalet Bedir Han, z rodziny Bedir Hanów, który to działając w Syrii i w Europie, no, dokonuje pewnej waloryzacji takiego języka kurdyjskiego, dokonuje szeregu różnych przekładów, tworzy też alfabet dla języka kurdyjskiego zasadzający się, oparty na alfabecie łacińskim. Tylko że to są już lata 20-30, kiedy mamy tutaj też tych Bedir Hanów, to akurat jest zdjęcie z takich raportów brytyjskich. No, też widzimy rodzącą się inteligencję kurdyjską. Jak Państwu wspomniałem, że czasami, jak patrzymy na rozwój kultury na Bliskim Wschodzie, to okazuje się, że właśnie Kurdowie dokonują takiego skoku cywilizacyjnego i szybciej, nie mają takiego okresu, że tak powiem, przejściowego, jakby szybciej asymilują pewne wartości zachodnie niż ich współmieszkańcy i sąsiedzi, tacy jak Arabowie, czy Turcy, czy w końcu Irańczycy. Dobrze, więc spróbuję Państwu teraz szybciutko jeszcze o tych kwestiach językowych opowiadać. To, co Państwo tutaj widzą, to jest tekst, no widzimy, od razu Państwo rozpoznają, że to nie może być żaden z alfabetów używanych dzisiaj na Bliskim Wschodzie, opartych na alfabecie arabskim, to jest alfabet kurdyjski. Przepraszam, to jest alfabet armiański oczywiście, natomiast tekst jest kurdyjski. To też ciekawa taka rzecz, w roku 1872 wyszedł przekład Nowego Testamentu na język kurdyjski, ale właśnie zapisany alfabetem ormiańskim, co wskazuje na to, że użytkownikami byli kurdyjsko-języczni Ormianie zamieszkujący wówczas obszary Bliskiego Wschodu. A zatem ten język się pojawia. No, on się pojawia w takiej przestrzeni też międzynarodowej, jako język, którym się mówi i którym mówią nie tylko Kurdowie. No więc jakby to jest taka może pierwsza fala internacjonalizacji. No to jest już inny przykład, który stosuje alfabet, którego do dzisiaj oczywiście Kurdowie używają, zwłaszcza na obszarze Iraku, jak również Iranu, czyli alfabet arabski. No, znaczna część Kurdów mówiących po Kurmandzi używa alfabetu łacińskiego. Natomiast na co chcę zwrócić Państwu uwagę? Otóż na to, że pierwszym takim przedmiotem waloryzacji osób będzie język. To znaczy, na samym początku wspomniałem Państwu o tym, że nieznajomość języka może powodować różne stereotypy. I tak właśnie jest. I no, na przykład Wolf, o którym wcześniej wspomniałem, powiada coś takiego, że ich język jest najbardziej odrażającą mieszaniną perskiego i tureckiego. No więc jakby też ten mechanizm traktowania języka kurdyjskiego jako językiem takim pośrednim ze względu na wpływy językowe innych języków jest takim obrazem, czy jest takim stereotypem, który bardzo silnie jest rozwijany
był rozwijany też w przypadku Turcji. No, wciąż jeszcze pojawiają się głosy, że przecież język kurdyjski to jest dialekt języka tureckiego. To jest bardzo silna taka rzecz, która się pojawia, czyli odmówienia jakby użytkownikom tego języka prawa do nazywania go językiem na przykład. Tak? Więc to jest tutaj dość dobrze widoczne. I jeszcze jedna rzecz, która też nam, myślę, pokazuje, w jaki sposób oni Kurdowie byli traktowani, to są stereotypy, które były przeniesione. Przeniesione stereotypy na grunt europejski, a to są stereotypy, które pojawiały się wśród tych, którzy dominowali politycznie w Kurdystanie. I tak, tutaj mamy taki wierszyk, który jest cytowany przez wspomnianego przeze mnie Wolfa. Arabi wasis, farsi shirinas, Turki honaras, Kurdi haras. No, więc on jest bardzo różnie tłumaczony, ale no, że język arabski jest w szerokim użyciu, perski jest piękny, turecki to byłby język sztuki, a kurdyjski jest językiem, jest językiem osów. Ale tam w bardziej takich drastycznych wariantach jest, że język kurdyjski jest jak pierdnięcie osła. Prawda? Jakby tutaj chcę Państwu pokazać tylko pewien mechanizm, prawda? Który dotyczy właśnie owych stereotypów, a zaczyna się od języka. Prawda? Ci misjonarze też się do tego przyczynili, jakby mówiąc, że warto przekładać teksty święte dla tych, którzy mówią językiem kurdyjskim, ale nie są Kurdami. Więc jakby tutaj ta waloryzacja często zaczyna się od samego języka i takie uprzedmiotowienie ludu danego ludu, który używa danego języka poprzez jakby degradację owego języka. To jest ten wspomniany przeze mnie tekst wydany w 1872 roku. Też pismem ormiańskim, tak jak wspomniałem, wskazuje na odbiorcę Ormianina, no ale to się, tak jak też wspomniałem Państwu, to się zaczyna zmieniać też ze względu na działalność inteligencji kurdyjskiej, która rozwija się od końca XIX wieku. Kurdowie zaczynają wydawać swoje gazety i też tłumaczą teksty biblijne już nie w celach misyjnych, ale teksty kulturowe. Prawda? Tutaj ta Biblia zaczyna funkcjonować jako tekst kulturowy. No, tak jak nasza edukacja obejmuje również konieczność znajomości tekstów kulturowych starożytnej Grecji w postaci tekstów mitologicznych. Tak też Kurdowie sami, to robi m.in. Bedirhan, tłumaczą teksty, które są tekstami wskazującymi na pewną wartość kultury powszechnej. Tutaj też widzimy ten proces jakby kształcenia Kurdów, samych Kurdów przez samych siebie. On jakby nasila się w XIX wieku. Jeden z takich poetów ówczesnych, Hadzi Kadrykoi, powiada, że tylko Kurdowie, właśnie tylko Kurdowie spośród wszystkich ludów, które zamieszkują Bliski Wschód, nie mają swoich tekstów, nie mają prawa do wydawania swoich tekstów. Więc to się szybko zmienia na początku XX wieku. Kurdowie jakby odrabiają owe straty i to rzeczywiście się zmienia. I zmienia się też waloryzacja Kurdów, prawda? Bo też zwróćcie Państwo uwagę, że my czasami też waloryzujemy, może nie my, ale w XIX, na początku XX wieku w ten sposób waloryzowano języki, zakładając, że języki wyżej rozwinięte to są te, które posiadają alfabet, które można zapisać. Tak więc jakby do tej pory taki stereotyp, czasami taki mit językowy, on się może pojawiać, a że Kurdowie nie mieli możliwości ze względu na uwarunkowania społeczne i polityczne, kulturowe zapisywania swojego języka, więc w ten sposób byli traktowani. Dobrze, druga rzecz, jeżeli już mamy rozpracowany język, to chciałem Państwu pokazać jeszcze kilka obrazów, które też się pojawiają od XIX wieku, i które też w mniejszym bądź większym stopniu będą przyczyniać się do tego, jak właśnie owi Kurdowie będą wyobrażani. Pozwolimy sobie zacząć od takiego zdjęcia. To jest zdjęcie, które jest z miejscowości Lalisz w Kurdystanie, w tej części federacyjnego Iraku, czyli w regionie Kurdystanu. Miejscowość Lalisz, ważna miejscowość związana przede wszystkim z jazydami. Ważne miejsce takie no, święte dla jazydów. Natomiast przyjrzyjmy się, jak owi Kurdowie są przedstawiani. To są takie obrazy, które możemy znaleźć w literaturze XIX-wiecznej, prawda? Więc no, często będą przedstawiani no, w takich charakterystycznych strojach, ale
Te stroje to oczywiście stroje, które przedstawiają raczej osoby, które są związane z władzą, przede wszystkim z władzą bądź z wojskowością. I takie obrazy będą dominować w literaturze podróżniczej, w literaturze misyjnej. Natomiast tutaj chcę zwrócić Państwu uwagę właśnie na trwałość takiego pewnego stereotypu. Właśnie takiego Kurda, który pojawia się z bronią, Kurda w górach. I to jest akurat takie ilustracje z pracy, która ukazała się stosunkowo niedawno, tureckiego autora, który przyjrzał się temu, jak Kurdowie byli przedstawiani w prasie tureckiej. Ale mówimy tutaj już o okresie nieosmańskim, prawda? Mówimy o republikańskiej Turcji, czyli lata po 1923 roku, lata 20, lata 30. No i też tutaj mamy taki zestaw symboli, które też bazują na takich postaciach, które znamy z tureckiego teatru cieni Karagöz. No i ci Kurdowie będą faktycznie mocno demonizowani, prawda? Więc też zwracam Państwu uwagę, że jak popatrzymy na to, jak Kurdowie są traktowani w Turcji, albo też w innych krajach Bliskiego Wschodu, no to też ma to swoje źródło. Ma to swoje źródło w przyjętych, zaakceptowanych stereotypach, które stają się częścią takich wyobrażeń, które bardzo silnie weszły bądź do języka, bądź pewnych wyobrażeń, które są manifestowane w postaci ilustracji, w postaci bardzo różnych sposobów wizualnego reprezentowania Kurdów. Prawda? Więc oni tutaj będą negatywnie prezentowani, będą też prezentowani jako ci, którzy sieją niepokój ze względu na powstania, prawda? Więc tutaj ten aspekt też będzie bardzo dobrze widoczny. Zresztą chyba do dzisiaj też dążenia, każdy naród ma prawo do realizowania też swoich aspiracji i swoich dążeń. Prawda? Dążenia Kurdów są traktowane do dzisiaj również jako taka próba rebelii. To co Państwo tutaj widzą, to są akurat lata 20, 30, 30 lata w zasadzie Inonu, więc widzimy, że faktycznie obie Kurdowie byli tacy mocno negatywnie kategoryzowani. W tym okresie, w okresie republikańskim w Turcji, oni byli też traktowani jako społeczność taka konserwatywna, jako społeczność taka troszeczkę trzymająca się przeszłości, bo religijna. Natomiast to ciekawe, w okresie osmańskim również religia się pojawiała, ale Kurdowie byli traktowani jako ci, którzy wyznają taką troszeczkę nieprawdziwą, nieprawomyślną, nieortodoksyjną wersję islamu, prawda? Więc tutaj też widzą Państwo, że czy są religijni, czy nie są religijni, prawda? To nie ma zupełnie znaczenia. Ta siła stereotypów i takich poglądów jest dość istotna. No oczywiście też zwróćcie Państwo uwagę, że jak patrzymy na te stroje, może jeszcze wrócę tutaj, prawda? One się oczywiście pojawiają, ale stają się też częścią jakby tożsamości samych Kurdów. I to, co tutaj Państwo widzą, to są z jednej strony takie stroje tradycyjne, prawda? To dziecko, ten chłopczyk, jak również te dziewczynki tutaj. Te dziewczynki już reprezentują zupełnie inny model takich autostereotypów kurdyjskich, które się przejawiają właśnie w gloryfikacji peszmergów, w gloryfikacji również jednostek takich wojskowych, ofiarnych. Więc mamy do czynienia z taką trwałością nowego wyobrażenia, ale no w tym momencie, kiedy patrzymy na samych Kurdów, no to są wyobrażenia, które stają się częścią ich dziedzictwa i ich tożsamości. Ja tutaj oczywiście wywołuję te kwestie polityczne, ale też chcę zwrócić Państwa uwagę na taki przełom, jeżeli chodzi o kategoryzację Kurdów, przełom, który widzę w pracach Edwarda Noela. To jest brytyjski oficer, który w 1919 roku został wypuszczony przez Brytyjczyków z misją, żeby oszacować, jakie są poglądy Kurdów, żeby zastanowić się, czy z Kurdami można wyjść w kooperatywę. Kooperacje i czy można stworzyć niezależne państwo kurdyjskie. I faktycznie Edward Noel napisał bardzo taką ciekawą pracę. Ona jest dostępna. Mam nadzieję, że może uda się też ją wydać w języku polskim. To są prace, to są raporty, które należą do zespołu archiwalnych Foreign Office Wielkiej Brytanii. Ale one są o tyle ciekawe, że pokazują troszeczkę inny sposób myślenia o Kurdach. Zresztą pozwoliłem sobie też zamieścić taki raport samych Kurdów. To jest tutaj wycinek z tego raportu z 1919 roku, kiedy Kurdowie piszą, że no właśnie,
Anglia jest jedynym przyjacielem. Więc to już nie tylko, nie tylko góry, prawda? Ale właśnie te nadzieje, które się pojawiły u Huldy, one były dość takie istotne. Natomiast ta praca dalej, ja może powiem Państwu, co takiego jest urzekającego w tej pracy, bo jakby ona idzie troszeczkę w spak tym wszystkim rzeczom, o których mówiliśmy, prawda? Że ci kłodowie to tacy barbarzyńcy. No właśnie nie, pomnice, prawda? Więc o kim my mówimy? Bo teraz mówimy o grupie zamieszkującej Irak, która ma troszeczkę inne aspiracje, troszeczkę inne ambicje polityczne, społeczne od na przykład Kurdów zamieszkujących Turcję czy Irak. Tak więc też pamiętajmy o tym, że mówimy o takiej rzeczywistości mocno, mocno podzielonej. To Lalisz, jezyckie sanktuarium, o którym też Państwu wcześniej wspomniałem, czyli wywołałem, prawda, które też w jakimś stopniu wpasowuje się w pewne wyobrażenia dotyczące Kurdów. No, gdybyśmy tutaj zaprosili pana Artura Rodziewicza, on też mógłby tutaj troszkę popowiadać o jezydach. Natomiast mnie chodzi tylko o to, żeby pokazać Państwu, że ów jezydyzm jest też przez niektórych Kurdów traktowany jako taka religia kurdyjska, jako religia, która rozwijała się niemalże równocześnie do religii takich jak zoroastryzm albo hinduizm, prawda? Że to jest religia, która sięga korzeniami starożytności i jest religią kurdyjską. Prawda? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no właśnie ta trwałość owych symboli, prawda? Trwałość symboli, które są troszeczkę modyfikowane. Czyli gloryfikacja pewnej ofiarności, no właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, owych peszmergów. Natomiast ja w czasie tego swojego pobytu, w czasie owego referendum byłem mocno zaskoczony faktem uczestnictwa Kurdów, którzy przychodzili z całymi rodzinami właśnie w takich szalikach, jak tutaj Państwo widzą tą jedną panią w szalikach. No i taka karta referendalna, na której jest znaczek, że tak, jesteśmy za niepodległością. I zwróćcie Państwo uwagę właśnie to przywiązanie do symboli. Prawda? Ta dziewczynka tutaj kurdyjska ubrana we flagę kurdyjską, prawda? Więc mamy do czynienia z bardzo takim silnym motywem interioryzacji wręcz owych symboli. Prawda? Te symbole stają się częścią promowanej też tożsamości. I też taki plakat, który znalazłem w tym czasie w Kurdystanie, tutaj mogą sobie Państwo popatrzeć, mamy bardzo różne grupy, bardzo różne społeczeństwa, które są włączane. I jakby zatoczyliśmy koło, prawda? Wspomniałem Państwu o tym, że jeszcze w XIX wieku, czy na początku XIX wieku, zanim pojawiły się te wielkie mocarstwa na Bliskim Wschodzie, to Kurdystan jawił się jako taka przestrzeń inkluzywna. Ta? To, co odróżnia Kurdów od niekurdów, no to, że jak Kurd wchodzi do kościoła, to się nie przeżegna. Prawda? Więc to jest ta rzeczywistość w XIX wieku na początku. Jakby sami Kurdowie, przynajmniej w części Kurdystanu, w tym obszarze regionu Kurdystanu, w części federacyjnego Iraku, no niewątpliwie mają taką wizję inkluzywną. No i nie chcę tutaj jakby wdawać się w dywagacje dotyczące tego, czy ona może się powieść, czy nie. Ale przynajmniej programowo, idealistycznie, tak by to wyglądało jako Kurdystan, miejsce włączające, inkluzywne. Prawda? Pozwoliłem sobie też zamieścić Państwu tutaj takie zdjęcie, które wydaje mi się jest fascynujące, jeżeli chodzi o badanie symboli i właśnie nowych wyobrażeń. No właśnie ów Chrystus, prawda, sąsiadujący z Barzaniem gdzieś tam na jakimś kilimie, makacie czy czymś innym, jest też dobrym takim wyobrażeniem tego, jak owi Kurdowie mieliby się, jak oni chcieliby, aby ich sobie wyobrażać. Współczesne czasy i odbiór Kurdów poprzez ideologię w Polsce budzą sympatię po stronie nie tyle prawej, bo tam nie wiem, ale po stronie tej lewej, a bardziej nawet na lewo jeszcze, poprzez to, że Partia Pracujących Kurdystanu to jest bliżej nieokreślone w tej chwili, jakie to jest, czy to jest lewicowe, czy lewackie. I z drugiej strony też postać, rola kobiet wśród Kurdów, bojowniczek, gdzie one, tak jak w islamie jest przyjęte, że nie taką rolę pomocniczą w rodzinie pełnią, czy jakąś ważną rolę, ale taką niedecyzyjną, a tu jednak kobiety są na równi traktowane z mężczyznami. Czy też jest to dostrzegane poza Polską w Europie? Czy to jest takie polskie jakieś takie specjalność, czy to jest szerzej dostrzegane? Czy w ogóle się mylę jeszcze? Nie, jak najbardziej. To znaczy, ja też Państwu wspomniałem o tym, że
kiedy zajmuję się historią kultury i takimi kulturowymi uwarunkowaniami, to wspomniałem Państwu, że Kurdowie w moim odczuciu w pewnym momencie dokonują takiego skoku cywilizacyjnego. To znaczy, no, podam Państwu taki przykład druku. Prawda? Druk w przypadku świata muzułmańskiego przyjmuje się bardzo późno. Prawda? Mamy takiego gościa, który pochodzi z Siedmiogrodu, nazywa się Muteferika. No i on w XVIII wieku zakłada drukarnię w Stambule i splajtuje. No, okazuje się, że muzułmanie twierdzą, jak? Koran drukowany? Przecież nie można. Prawda? Więc zajmuje to trochę czasu, zanim świat muzułmański odkrywa, że można drukować w taki sposób, że Koran będzie przypominał tekst, który jest tekstem kaligrafowanym. No ale Kurdowie tego nie mają. Tak? Jakby druk, no to drukujemy czasopisma. Jakby przechodząc do tego, o czym Pan mówi, w przypadku Kurdów mamy takie trochę zachłyśnięcie się bardzo różnymi odmianami socjalizmu i komunizmu. Prawda? I to rzeczywiście następuje. Zlewa się też z pewnymi aspiracjami kurdyjskimi. Na przykład powstaje Republika Mahabadzka, to jest 1946 rok. Powstają dwie takie republiki wykrojone z części dzisiejszego Iranu. Republiki, które są silnie wspierane przez Związek Radziecki. Prawda? Natomiast powstają takie dwie. Jedna to jest Azerbejdżańska Republika Demokratyczna i Republika Mahabadzka Kurdyjska. One się różnią, to znaczy Kurdowie troszeczkę są mniej ideologicznie czerwoni niż akurat Azerowie, natomiast no, tworzą takie państewko, zakładając właśnie możliwość stworzenia państwa, które będzie dla wszystkich, gdzie język kurdyjski będzie nauczany. A więc mamy do czynienia z takim trochę idealizmem. I ten idealizm, który jest kurdyjski, który jest przeniesiony na różne wersje marksistowskie, też w jakimś stopniu odpowiada takiej próbie poszukiwania społeczeństwa idealnego. Prawda? Oczywiście to też się pojawia w przypadku kobiet w Rożawie, prawda? Że jakby założenie takie programowe, że w rzeczywistości nie ma różnicy pomiędzy kobietą i mężczyzną. Oczywiście, bo mówimy tutaj o społeczeństwach patriarchalnych, ale też widzimy, że w tych społeczeństwach patriarchalnych też w momencie, kiedy nie było mężczyzny, to kobiety zaczęły odgrywać, nie wiem, bardzo istotną rolę w takich lokalnych muzułmańskich społecznościach. A więc gdzieś to mamy. Ja bym tutaj stwierdził, jeżeli chodzi o te różne ruchy lewicowe, że my mamy całą gamę, prawda? Od takich rzeczywiście, nie wiem, komunistycznych, po jakieś lewicowe, ale lewicowe zakładające konieczność wprowadzenia społeczeństwa egalitarnego. Tak? No ale to po społeczeństwo egalitarne w jakim stopniu miałoby być też programowane czy projektowane przez Koran. Tak? Bo tutaj też wkraczamy w pewne interpretacje. Więc tak, jak najbardziej to się pojawia, że rzeczywiście ten model takiego społeczeństwa lewicowego, ale właśnie, tutaj jeszcze raz podkreślę, że ta lewicowość jest bardzo różna, prawda? Bo my nie mówimy o jednej lewicowości, że to jest coś, co jest jak najbardziej dostrzegane. No ale ponownie, jakby chcę Państwu pokazać, że jakby Kurdowie dokonują tego skoku, prawda? Jakby asymilują pewne wartości, nadają im swój taki kształt. Już nie chcę mówić tutaj o partii pracującej Kurdystanu, ale właśnie wspomnieć Państwu o tych właśnie różnych ruchach lewicowych. Może podam Państwu też taki szerszy kontekst, który jakby pojawia się na Bliskim Wschodzie, bo te idee lewicowe, one czasami zlewają się z islamem i na przykład w Iranie powstaje taka partia wierzących w Boga socjalistów, którzy powiadą, że każdy socjalista, żeby być socjalistą, musi wierzyć w Boga, a nie wierzący socjalista socjalistą nie jest. Prawda? Więc jakby tutaj też widzimy właśnie te bardzo różne mutacje, które się pojawiają. Ale no, odpowiadając na Pana pytanie, tak, jakby to jest dostrzegalne zupełnie, że tutaj te takie lewicowe ugrupowania też jakby odpowiadają za pewien taką, pewien model rozwojowy. To też jakby patrząc na Kurdów w różnych częściach świata, to też można się zastanowić, jakby czym są motywowane te działania i aspiracje polityczne i często gdzieś tam wewnątrz będą te kwestie. Cóż, jeśli nie ma więcej pytań, to ja bardzo serdecznie dziękuję Panu doktorowi przede wszystkim, że zechciał do nas przyjechać ten grudniowy, popołudniowy czas. I dziękuję również Państwu za to, że zechcieli Państwo nas odwiedzić i dzięki temu wiemy, że nasze spotkania mają sens. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. To ogromna przyjemność z Państwem tutaj poprzebywać chwilę. Więc piękny grudniowy wieczór, także bardzo Państwu dziękuję za to, że on jest rzeczywiście no, specjalny i Panu też bardzo dziękuję za
to zaproszenie, możliwość przyjechania tutaj i podzielenia się z Państwem też moimi przemyśleniami. Dziękuję. Bardzo dziękuję.